to, że 100 osób to zalajkuje, nasz mózg może interpretować jako uznanie społeczne, prawda? No bo 100 osób przecież pozytywnie się wypowiedziało o twojej pracy, ale tak naprawdę to 100 osób poświęciło ci ruch kciukiem. To nie jest to samo. Chiny zbierają te, mogą zbierać, mają pełny dostęp do zbierania tych danych, których TikTok zbiera na nasz temat. Z drugiej strony wiemy, że TikTok jest szkodliwy dla zwłaszcza młodej populacji tych krajów, które Chiny samo zadeklarowały, że chcą zdominować. I do tego jest jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. TikToka w Chinach nie ma. Warto wprowadzać do debaty publicznej sygnał, że TikTok jest narzędziem potencjalnie groźnym. Tak? Co z tym zrobić, to już jest... Ale miejmy świadomość, dobrze by było, gdyby ogólnie ludzie mieli świadomość, że to nie jest coś neutralnego. Sponsorem podcastu jestem ja, Przemek Wójcicki. Nie mam ci nic do sprzedania, więc po prostu wyciągnij z tego materiału jak najwięcej wartości, a jeżeli tak będzie, to zostaw łapeczkę w górę oczywiście i komentarz. Dzięki i miłego słuchania. TikTok na przestrzeni kilku lat zdominował telefony większości ludzi na świecie. Czy ta z pozoru błaha aplikacja może nieść za sobą jakieś zagrożenia? Właśnie o tym porozmawiam dzisiaj z moim gościem, a jest nim znany i lubiany Szymon Pękala, twórca internetowy takich kanałów YouTube jak Wojna Idei i Szymon Mówi. Więc dzisiaj porozmawiamy właśnie o TikToku, porozmawiamy również o filmach, które są krótkie, czyli o krótkich filmach, które teraz stały się bardzo popularne, bo tu już nie tylko chodzi o TikToka, a również o inne platformy, na przykład YouTube Shorts. Więc właśnie o tym porozmawiamy. Cześć Szymon, czy możesz mi powiedzieć, jakie ty masz doświadczenia z TikTokiem? Ja mam osobiście bardzo nikłe doświadczenia z TikTokiem, bo sam z platformy nie korzystam. To znaczy na tej platformie jest taka jakaś tam gałązka tej naszej działalności, która po prostu wrzuca krótkie fragmenty jakichś naszych dłuższych materiałów i zachęca do przejścia na jakąś platformę, gdzie można obejrzeć je w całości, prawda? To są tego typu odnośniki bardziej, prawda? Tak naprawdę. Natomiast mówię, sam osobistego dużego doświadczenia z tym TikTokiem nie mam, natomiast no, wiem, co mówią na temat jego działania zarówno socjologowie i psychologowie w kwestii wpływu, zwłaszcza na bardzo młodego człowieka, ponieważ ludzie, którzy się, że tak powiem, odnajdują w tej platformie, bardzo często nie zdają sobie sprawy, że korzystają z jej nie tylko, nie wiem, 20-paro czy tam starsi ludzie, ale również dzieci po prostu, prawda? I do tego na pewno dojdziemy. Jak również być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, kto dokładnie TikToka stworzył i w jakim celu go używa również między innymi. I to nie są żadne teorie spiskowe, tylko oficjalnie zapisane w dokumentach i przyznane przez pewnych, że tak powiem, autorów pewnych rzeczy. Kwestie, do czego też jak najbardziej przejdziemy. Natomiast nie mam zbyt dobrej opinii o ogólnym wpływie TikToka na świat i społeczeństwo. I ja ani przez moment nie wątpię, że na TikToku można znaleźć coś pięknego, czy coś inspirującego, czy samemu się, czy wyrazić siebie pełniej przez to. Oczywiście ja w to w najmniejszym sposób nie wątpię, natomiast wydaje mi się, że są bardzo dobrze uargumentowane powody, by twierdzić, że w skali makro jest to zjawisko, zarówno fakt jego istnienia i fakt, że on szturmem przejmuje tak naprawdę właśnie ruch w świecie cyfrowym, że jest to zjawisko po prostu niebezpieczne. Tak, mi się nawet wydaje, że głównie dzieci korzystają z TikToka i teraz pytanie do ciebie, jak to jest z twoimi dziećmi? Nie, no moje dzieci mają 2,5 i 4,5 lata, więc one w ogóle nie korzystają ze smartfonów. Natomiast gdyby miały, nie wiem, 6 i 8, też by nie korzystały z TikToka, ponieważ nie ma najmniejszego nawet powodu, dla którego dziecko miałoby korzystać z, nazwijmy to, medium społecznościowego, które nagradza jego układ dopaminowy skupieniem uwagi przez kilkanaście sekund. I jest mnóstwo wspaniałych rzeczy, które dzieci mogą robić nawet za pośrednictwem mediów elektronicznych, ale to nie jest jedno z nich. To znaczy dzieci mogą się uczyć przez smartfona, dzieci mogą doświadczać, nie wiem, kultury, prawda, przez niego na swoim poziomie, ale aplikacja, która jest świadomie zaprojektowana, żeby karmić nasz układ dopaminowy krótkimi zastrzykami po prostu pozytywnych emocji poprzez rozregulowywanie naszego układu nagrody
i przyzwyczajanie nas do niezwykle niskiego czasu skupienia uwagi oswaja dziecko właśnie z taką dynamiką, że wystarczy skupić się tylko na chwileczkę, żeby otrzymać jakąś nagrodę. I problem jest w tym, że to kompletnie, że nawet jeżeli to się dzieje w sposób nieświadomy, to nie jest tak, że dziecko świadomie to się tego uczy, tylko jego organizm się przyzwyczaja do tego. I problem jest oczywiście w tym, że niemalże nic w prawdziwym świecie tak nie działa. Niektóre rzeczy wymagają bardzo długiego czasu skupienia uwagi, dopiero na końcu jest jakaś nagroda. Niektóre rzeczy wymagają skupienia uwagi, a nagroda jest dopiero za tydzień albo za 5 lat, prawda, w ogóle w niektórych wypadkach. Natomiast przyzwyczajanie ludzi, zwłaszcza dzieci, to znaczy oswajanie ich po prostu, ich organizmu z tym, że po bardzo krótkim czasie powinieneś otrzymać ten zastrzyk dopaminowy i nagrodę, a jeśli to się nie dzieje, to jest coś nie tak z tym procesem, to daje kompletnie, to nawet nie, że nie przygotowuje do życia, tylko upośledza w kontakcie z życiem, prawda? I z drugim człowiekiem, i w budowaniu relacji. I to są wszystko wnioski. To nie jest tak, że ja sobie to w tym momencie wymyśliłem. Już są prace naukowe psychologów na temat dzieci korzystających właśnie, czy to z Twittera, czy z TikToka i tak dalej. Natomiast TikTok jest po prostu prawdopodobnie najbardziej inwazyjną w tym aspekcie aplikacją, ponieważ właśnie poza wszystkimi innymi potencjalnymi problemami, które medium społecznościowe może mieć, jednocześnie jest nastawiony na tak maksymalnie króciutkie formy i nie ma w nim nic innego tak naprawdę. Do tego jeszcze dochodzi to, że neuroplastyczność, a bardziej jej poziom, zmniejsza się wraz z wiekiem, więc to jest kolejne zagrożenie. Ale dobrze, bo już rozpoczęliśmy... Ja tak tutaj dodam troszeczkę, co to dokładnie znaczy, ponieważ niektórzy ludzie mogą się z tego nie wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli zostałeś wychowany w innych warunkach, to znaczy wykształciły się w tobie, gdy byłeś dzieckiem, gdy byłaś dzieckiem, jakieś inne nawyki i wzorce, to obcowanie z TikTokiem, mając 20 parę lat, nadal być może nie jest zbyt zdrowe, nadal może ci zaszkodzić, ale nie zniszczy tego, co wykształciło się w tobie, gdy miałaś 5, gdy miałeś 10 lat. Natomiast dzieci, które mają w tym momencie to, jeżeli one przestaną używać tego TikToka za 10 lat, to i tak już to już się tego w nich nie naprawi być może. Albo będzie to będą potrzebne do tego ogromne wysiłki po prostu, żeby to zrobić. Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że rozwinąłeś ten temat. Ale wracając teraz do tego, co chciałem poruszyć. Więc zaczęliśmy od zagrożeń, a jako, że ty jesteś znany w internecie ze swojej ponadprzeciętnej obiektywności, to chciałbym, żebyśmy zaczęli od omówienia pozytywów i zalet TikToka. Jakie przychodzą ci do głowy? Więc może tak, zacznijmy od krótkiego wtyku do tego ponadprzeciętnej obiektywności. Proszę nie ulegać żadnym złudzeniom, ja nie jestem człowiekiem obiektywnym, bo nikt nie jest. Natomiast ja się być może staram, a niektórzy nawet się nie starają, prawda? I na pewno nawet jak mi to wychodzi na ileś tam parę procent, to jest po prostu być może rzeczywiście więcej niż średnia, że tak się wyrażę. Natomiast jakie są pozytywy? Oczywiście, że są pozytywy, choćby w tym aspekcie, że TikTok stwarza bardzo łatwy i przystępny proces właśnie do autoekspresji chociażby, prawda? Ponieważ jest to... To znaczy, tutaj to nawet nie chodzi być może o samą aplikację, prawda? Ale że jeżeli chcesz coś wyrazić, nieważne od wieku, prawda, i tak dalej, no to możesz to zrobić, to ten mechanizm wprowadzony przez TikToka, bo nie chodzi nawet o samą aplikację, ale że nagraj krótki filmik, w którym wyrażasz siebie. Ja myślę, że samo to może mieć jak najbardziej pozytywny aspekt, zwłaszcza w sytuacji, gdy ktoś z jakiegoś powodu, no to jest ponownie, to jest ogromny plus mediów społecznościowych, że kiedyś, jeżeli ktoś nie znajdował zrozumienia albo w jakiś sposób odstawał być może od swojego najbliższego otoczenia, no to koniec, tak? Możesz jechać do sąsiedniej wsi, prawda, szukać znajomych, a w tym momencie, choćbyś był nie wiadomo jak skręcony, w którą stronę, no to znajdziesz ludzi, którzy to docenią przez internet. Ponownie, to ma swoje pozytywne, może też trochę negatywnych by się znalazło, bo negatywne, że tak powiem, szkodliwe skręcenia też mogą znaleźć swoje uznanie w tym aspekcie, ale jeżeli chodzi o autoekspresję na przykład, prawda, to sam mechanizm wyrażania siebie nie tylko w postaci krótkich notatek, prawda, ale na przykład właśnie... To idzie wraz z rozwojem technologii, ponieważ tego by się nie dało zrobić te 15 czy tam 10 lat temu, kiedy nie każdy aparat miał dobrego rodzaju tą
miał dobrego rodzaju kamerę, prawda? Ale w tym momencie jest to po prostu, ułatwia to, bez wątpienia to ułatwia autoekspresję, no ale nie zmienia to faktu, że zamknięte jest to, w narzędziu, które wydaje mi się, że te pozytywne aspekty po prostu nikną przy ogromie zagrożeń i co ważniejsze, myślę, że bez problemu te pozytywne aspekty mogłyby zostać uzyskane bez tej szkodliwej nakładki, po prostu jaką jest całość projektu tej aplikacji tak naprawdę. Tak, na pewno jest to możliwe, tym bardziej, że przecież w Chinach aplikacja wygląda nieco inaczej, co pewnie zaraz omówimy. Jeżeli chodzi o zalety, to ja bym jeszcze dodał to, że twórcy są zmuszeni do kondensowania swoich treści i tak dużo szybciej można przyswoić wiedzę i informacje. To na pewno jest dobre, ale znowu z kolei niesie za sobą to zagrożenie związane ze spadkiem poziomu skupienia. Mhm. I myślę również, że biznesowo, marketingowo to jest na pewno świetne narzędzie. A nie, no to na pewno, no to ludzie się bogacą w ogromnym po prostu tempie na TikToku, zarówno te twórcy, jak i ludzie, którzy znaleźli dobre narzędzie, dobry sposób do reklamowania się przez TikToka. Natomiast z tą kondensacją to jest w ogóle bardzo ciekawa uwaga i myślę, że ogólnie to jest taki trochę miecz obosieczny też, ponieważ z jednej strony być może właśnie popycha niektórych do tego, żeby kondensować rzeczy, które byłyby niepotrzebnie rozwleczone, prawda? I narzucając taki górny, że tak powiem, wymóg, no tak w taki, zmusza do kreatywności w tym aspekcie, można powiedzieć, ale z drugiej strony ponownie obawiam się, że więcej jest niekorzyści z tego, że przez skrócony przekaz pewne rzeczy są omijane, pewne rzeczy są nadmiernie upraszczane, byle tylko zmieścić się w tym aspekcie. Znaczy, samo skracanie przekazu niekoniecznie jest złe, prawda? Ale podejrzewam, że w większości przypadków tracone są ważne rzeczy na ten temat. Zwłaszcza, że też tak dodam jeszcze z innej strony, to czasem to już zależy od twórców, zależy jak to twórcy przekazują, prawda? Ponieważ jeżeli ktoś przekazuje, o patrzcie, ciekawostka, prawda? Ale jeżeli ktoś przekazuje, w minutę opowiem wam o bardzo skomplikowanym temacie i wy możecie teraz uważać, że go rozumiecie, to bardzo często jest po prostu fałszywe wrażenie jest wzbudzane w odbiorcach, a odbiorcy przyzwyczajeni do krótkiej formy mogą mieć wrażenie, no rzeczywiście, no wysłuchałem 3 TikToki na dany temat, no to już go rozumiem, prawda? I no pewnie są takie tematy, które da się w 3 TikToki opowiedzieć, ale myślę, że większość skomplikowanych zwłaszcza tematów, będzie miało problem ze zmieszczeniem się w tym czasie. Określenie miecz obusieczny naprawdę dobrze to charakteryzuje, więc powiedzieliśmy sobie o tych zaletach, przy okazji wspomnieliśmy trochę o zagrożeniach, więc teraz do nich przejdźmy. Jakie ty widzisz największe zagrożenia dla każdej osobnej jednostki? No to myślę, że to, co powiedziałem na samym początku już tak naprawdę, TikTok, w ogóle media społecznościowe, tworząc w ogóle numeryczne mierniki, prawda, naszych popularności i w postaci lajków, komentarzy i tak dalej pod postami, są zaprojektowane w celu wywołania u nas jak najszybszej, jak najłatwiejszej pozytywnej reakcji emocjonalnej, która sprawi, że my spędzimy na tej platformie jak najdłużej. To nie jest teoria spiskowa, to wprost przyznają ludzie, którzy pisali te aplikacje. Przy Facebooku, przy Twitterze, przy Instagramie, przy pracy nad tymi aplikacjami po prostu pracują psychologowie, którzy również między innymi, prawda, którzy mają za zadanie jak najbardziej uzależnić naprawdę człowieka od spędzania czasu przed tym. Pierwszy taki bardzo... Niektórzy nie pamiętają tego, ale na początku Facebooka nie było nieskończonego scrolla, który jest teraz na każdej platformie, prawda? I to jest zbadany fenomen psychologiczny, że jeżeli dostajesz miskę z zupą, to jest taki najprostszy eksperyment, prawda, przeprowadzany, do której jest potajemnie podpięta rurka, która zasila tą zupę co chwilę, po prostu dolewa do niej tak, żebyś nie zauważył, to zjesz więcej, niż byś zjadł, gdyby ta miska po prostu była ze stałą objętością.
I na takiej podobnej zasadzie działa nieskończony scroll. Jeżeli nie ma końca, to jeszcze trochę poskroluje po prostu, prawda? I cel tego jest tylko jeden. Tak, to nie po to, żebyś ty się, nie wiem, czuł lepiej doinformowany, bo umówmy się, no ilu z nas wyciąga naprawdę wartościową wiedzę z przeglądania walla na Facebooku, prawda? Tylko po to, żebyś spędził jak najwięcej czasu na tym i żeby te osoby, żeby właściciele tych aplikacji jak najwięcej zarobili. A TikTok jest po prostu prawdopodobnie najbardziej podkręconym i inwazyjnym, że tak się wyrażę, narzędziem do tego typu odwzorowującym ten mechanizm i za tym też stoi jego ogromny sukces, bo te zastrzyki dopaminowe no, lecą w nieskończonym niemalże tempie, prawda? I każdy może je dostać nie tylko w postaci oglądania fajnego filmiku, ale nagrania własnego filmiku i wyrażenia się. I pomimo, że to jest może zdrowy wyraz autoekspresji, prawda? To, że 100 osób to zalajkuje, nasz mózg może interpretować jako uznanie społeczne, prawda? No bo 100 osób przecież pozytywnie się wypowiedziało o twojej pracy, ale tak naprawdę to 100 osób poświęciło ci ruch kciukiem. To nie jest to samo. Nasz mózg nie jest w ogóle przystosowany do procesowania informacji przefiltrowanych przez takie medium i mamy wrażenie po prostu, że to, co się dzieje w świecie cyfrowym, w jakiś sposób odzwierciedla nasz status, czy naszą pozycję, a niekoniecznie tak jest, prawda? To się przenika oczywiście, bo ten świat cyfrowy też ma wpływ na nas i odwrotnie, ale nie jest to, ale być może bierzemy to wszystko zbytnio na poważnie, pomijając już fakt, że bardzo często są to rzeczy, które ponownie nie odzwierciedlają czyjegoś życia prawdziwego, tylko ponownie przefiltrowanego przez masę filtrów. I to jest na takim poziomie czysto najniższym, prawda? I to, co mówiliśmy, dla dzieci to jest po prostu, wiemy, że to jest szkodliwe, a również dla ludzi dorosłych. To nie jest kontrowersyjne stwierdzenie, tak jak 20-30 lat temu się rozumiało, że telewizja może być zjadaczem czasu. To nie chodzi o to, że w telewizji nie ma nic wartościowego, ale można spędzać czas przed telewizją, który nie będzie cię karmił wartościowymi informacjami, nie będzie cię wystawiał na wartościową sztukę, tylko będziesz przełączał te kanały po prostu, prawda, między reklamami i tak dalej, i tak dalej. A TikTok jest zjadaczem czasu, nawet dla osoby dorosłej, która powiedzmy nie będzie miała negatywnych skutków psychologicznych, prawda, szkód neurologicznych po tym, to jest to ten sam zjadacz czasu, tylko podkręcony do 80 potęgi, ponieważ znacznie skuteczniej wyłudza nasz czas niż telewizja. I po prostu nie polecam tego absolutnie nikomu. Jakby nie patrzeć, w przypadku większości platform społecznościowych, to użytkownik jest produktem. Tak. A chciałbym zahaczyć teraz kolejne zagrożenie, jakim jest depresja. Jako że TikTok działa w ten sposób, że daje nam jakieś nagrody, które są kompletnie losowe, na przykład ciekawy filmik co 10, nie wiadomo nawet ile, przez to ten zastrzyk dopaminy rośnie i rozregulowuje się nasz system nagrody i z tego powodu codzienne aktywności mniej nas cieszą, a to kończy się depresją i mało kto łączy to w ten sposób. Jak ty patrzysz na tą kwestię? To znaczy ponownie, czy używać tutaj słowa depresja, które jest jednak no, poważną chorobą, prawda, czy mówimy o stanach depresyjnych, prawda, i tak dalej, ponieważ to też się, to tutaj już może, to tutaj mogą być już różnice w szczegółach, prawda, bo i to też jest taka wtrącę taką rzecz, że to jest czasem bariera językowa, kiedy się czyta o depression, prawda, w kwestii TikToka, na wierszych anglojęzycznych źródłach, no to depression, prawda, to może oznaczać chorobę, ale może też oznaczać po prostu doła emocjonalnego w takim, że tak powiem, potocznym rozumieniu, prawda, a u nas jednak depresja oznacza chorobę po prostu, prawda. To znaczy można mieć doła, nie mając klinicznej depresji, więc to niekoniecznie musi od razu prowadzić do tak poważnych problemów, ale wyobrażam sobie, że mogłoby też w niektórych wypadkach. Natomiast tak, dzieje się to dokładnie to, co opisałeś, to znaczy jesteśmy przyzwyczajani, że ta nagroda, którą otrzymujemy w sposób bardzo łatwy, czy to w postaci... Właśnie, bo to jest coś, czego być może ludzie nie do końca rozumieją. Nawet dźwięk powiadomienia i kolor ikonki powiadamiającej na smartfonie jest dopasowany tak do ciebie, żeby jak najlepiej pobudzić ten twój układ po prostu nerwowy. I dlatego nawet jak się korzysta z tych rzeczy, to pierwszą rzeczą to jest wyłączanie powiadomień, bo być może nie musisz być powiadamiany o tym wszystkim, prawda? I nawet to nie jest tak, że my świadomie się do tego przyzwyczajamy. To się dzieje w sposób nieświadomy. Po prostu jesteśmy naładowani tymi krótkotrwałymi, pozytywnymi pobudzeniami,
których nie da się uzyskać w interakcji, no nie wiem, codziennej na chodniku, prawda, czy nawet w pracy zawodowej, prawda, potem jest takie, nic mnie już nie cieszy, prawda, a czy może problem był, czy nie bierze się być może z tego, że przyzwyczaiłeś swój organizm do cieszenia się małymi i w istocie nic nieznaczącymi pobudzeniami, prawda, i musisz się, i musiałbyś się na nowo przyzwyczaić do czekania na ucieszenie się czymś, co nie tylko cię pobudzi, ale być może pobudzi cię z dobrego powodu, bo miało pozytywny wpływ na całe twoje życie, prawda? A nie, że zobaczyłeś śmiesznego fikołka wykonanego przez kogoś. My to w tym momencie trochę trywializujemy, wiadomo, to jest takie bardzo, bardzo uproszczone. Natomiast ten mechanizm, nawet, ponownie, nawet jeżeli mnie dotyka dzieci, gdzie naprawdę mogą być po prostu poważne szkody na całe życie, to nawet dorosły człowiek jak najbardziej może się przyzwyczaić do tego, może zostać rozregulowany właśnie, nawet jeżeli nie zniszczony, to rozregulowany system nagrody, a system nagrody powinien działać tak, że powinien nagradzać nas dobrym samopoczuciem, gdy robimy coś dobrego dla nas. Ponieważ jeżeli nie będzie tego robił, to my nie będziemy tego robić i przestaniemy dbać o samych siebie po prostu, prawda? A rozregulowany system nagrody nagradza nas za rzeczy kompletnie, kompletnie nieproduktywne, które nie mają, nie wnoszą do naszego życia niczego realnie pozytywnego po prostu. Tak, to jest prawda. I myślę, że TikTok jest tylko jedną ze składowych. Całe nasze współczesne życie pod to podchodzi. No bo przykładowo na przykład jedzenie słodyczy. Jeżeli codziennie będziemy się zapychać tymi słodyczami, no to potem taka zwykła marchewka nie będzie w żaden sposób kusząca. A z kolei jeżeli w ogóle nie będziemy jeść słodyczy, to będzie ona świetnym i nawet słodkim smakołykiem. Więc tak samo można to przełożyć właśnie na social media i potem to całe życie. Myślę, że słodycze są właśnie dobrym przykładem, który może pomóc nieco zrozumieć, ponieważ być może, że co oni tam gadają, prawda, że to jest tylko, no, tylko są obrazki na telefonie, prawda, i tak dalej. Więc właśnie być może słodycze są dobrym przykładem, ponieważ my, jako platforma nasza biologiczna, nie ma limitu, po którym odechciewa nam się jeść słodycze. Tak jak mamy na przykład, że więcej nie chcemy chleba, więcej nie chcemy mięsa, ponieważ nie mamy już na niego ochoty, bo jedliśmy je przez tydzień, tego już nie mamy ochoty, ze słodyczami tak nie ma, ponieważ słodycze są sztucznym produktem. W naturze nie możesz zjeść tak dużo jagód, żeby tak skoczył cukier po prostu, żeby to było dla ciebie szkodliwe. I nasza platforma biologiczna nie musiała wytwarzać tego typu hamulców, jak wytworzyła do innych produktów. I dlatego słodyczami można się zapychać w nieskończoność niemalże, bo po prostu ten hamulec nie jest wytworzony w naszej platformie biologicznej, bo zrobiliśmy coś, to nie znaczy, że słodycze są złe, prawda? Są prawdopodobnie częścią życia każdego z nas. Ale warto zauważyć, że nie do wszystkich produktów cywilizacji jesteśmy biologicznie przystosowani. I myślę, że media cyfrowe są w pewien sposób podobne, to znaczy one są oczywiście tylko narzędziem, one są tylko produktem, ale nie na każdy produkt będziemy reagować tak samo. Na niektóre rzeczy będziemy podatni bardziej, na inne będziemy podatni mniej. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi właśnie o to odżywianie, to jeżeli wgłębimy się w te nasze całe hormony w ciele, insulinę, grelinę, jak te mechanizmy pomiędzy sobą działają, no to te słodycze wypadają fatalnie i najlepiej ich po prostu nie jeść. Taka jest konkluzja. I tak samo jest z TikTokiem zresztą. Ale wróćmy do zagrożeń. Kolejne zagrożenie, które przychodzi mi do głowy, to kwestia prywatności. Mm-hmm. W swoim filmie na temat TikToku wspomniałeś, ja również oglądałem inne filmy i się tam dowiedziałem, że TikTok zbiera bardzo dużo danych na nasz temat, a następnie przekazuje je do rządu Chin. Jak to wygląda? I to brzmi o matko, no to już brzmi jak jakoś koszmarna teoria spiskowa, prawda? No ale niestety zgoda, którą podpisujemy, na którą się wyrażamy instalując TikToka, ma znacznie więcej wtyczek, w cudzysłowie, pozwalających na zbieranie naszych danych, niż ta w przypadku Facebooka, czy nawet Google'a, prawda? Ponieważ on w TikTok nie tylko zgadzamy się na to, żeby TikTok zbierał nie tylko dane o naszej aktywności w sieci, żeby lepiej dopasował te TikToki do naszych preferencji, bo to oczywiście taka jest hipotetyczna funkcja tego, ale również zgadzamy się na to, żeby TikTok korzystał z danych z innych aplikacji, z komunikatorów, czyli potencjalnie tego, co nawet piszemy. I co ważne, to nie znaczy, że TikTok na pewno będzie z tego korzystał, to nie znaczy, że on automatycznie ma dostęp do tych aplikacji, bo te aplikacje mogą nie chcieć udostępniać danych na zewnątrz, prawda, i tak dalej, ale my się zgadzamy, żeby on mógł to próbować zrobić, prawda, i nawet jeżeli teraz tego nie robi, może za miesiąc już będzie to robił, prawda, bo dostanie upgrade jakiś swój.
Więc to jest ponownie jawnie zapisane w tym. A druga kwestia jest taka, spółka, która jest właścicielem TikToka, która jest zarejestrowana, jest firmą chińską i ci ludzie sami przyznali, że zwrócili uwagę, że przecież w chińskim prawie jest zapisane, że wszelkie tego typu podmioty, które zbierają jakiekolwiek informacje na temat obywateli innych krajów, czyli użytkowników TikToka gdziekolwiek, czy w Polsce, czy w Stanach, czy gdziekolwiek indziej, mają obowiązek dzielić się tymi danymi ze służbami wywiadowczymi Chin w celu bezpieczeństwa narodowego. I to nie są tajemnice, tak? To nie jest tak, że ktoś dotarł do tajnego dokumentu, którego nikt nie widział. Nie, nie, nie. To wszystko jest oficjalnie przyznane. Bo Chińczycy nie kryją się, że tak powiem, ze swoją chęcią bycia dominującym podmiotem polityczno-gospodarczym na świecie. I to jedno. I drugie, sami przyznają, że no tak, zbieramy wasze dane i wojsko, jak będzie chciało, to może mieć do nich wgląd. I zastanówcie, sami proszę sobie odpowiedzcie, drodzy widzowie, jak to może się skończyć. Ja nie mówię, że to się na pewno skończy jakąś katastrofą, ale jest bez wątpienia taka możliwość, tak? To znaczy, gdyby rząd chiński chciał robić ogromną bazę danych użytkowników TikToka z całego świata, to może to robić, tak? Ja nie wiem, co się tam u nich dzieje, ale biorąc pod uwagę ich jasno zadeklarowane cele geopolityczne, wcale bym się nie zdziwił, gdyby to się naprawdę działo po prostu. I tak między innymi dlatego TikToka chciano zakazać w Stanach Zjednoczonych, a pomimo, nawet jeśli to nie doszło do skutku, to TikTok jest zakazany do użytkowania w Stanach Zjednoczonych przez pracowników administracji rządowej, wojska i służb bezpieczeństwa. I to nie tylko na urządzeniach służbowych, ale również na urządzeniach prywatnych. Jeżeli jesteś członkiem administracji rządowej w Stanach Zjednoczonych, to na swoim prywatnym telefonie nie wolno ci mieć zainstalowanego TikToka. Nie bez powodu. W Stanach Zjednoczonych z tego, co kojarzę, było tak, że Trump zakazał, a tak, potem przyszedł Biden i wycofał ten zakaz. Ale tak, znaczy to nie, też zaznaczmy, to nie jest tak, że Biden to złośliwie wycofał, prawda? Tylko no, Stany Zjednoczone mają bardzo specyficzną kulturę polityczną i zawsze, gdy ktoś chce czegokolwiek zakazać, to naraz się pytanie, kto nie łamie praw obywatelskich i czegoś tam jeszcze, prawda, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że on to złośliwie zrobił, no ale czy to nie byłoby zdrowsze dla całego kraju, no to jest osobny już temat. Tak, wiadomo, że jest to skomplikowana kwestia i tak powoli przeszliśmy już do zagrożeń w skali makro. Ty nagrałeś film na temat TikToka i jego zagrożeń. Cały film ma tytuł Czy Chiny chcą zdobyć świat przez TikToka? Jak ty byś odpowiedział na to pytanie? Znaczy to jest oczywiście taki tytuł lekko prowokacyjny, prawda, ponieważ musimy jednak przyciągać uwagę do tego właśnie tego typu chwytliwymi nagłówkami. Natomiast tak jak opisałem przed chwilą, Chiny, powiem tak, z jednej strony Chiny zbierają mają pełny dostęp do zbierania tych danych, których TikTok zbiera na nasz temat. Z drugiej strony wiemy, że TikTok jest szkodliwy dla zwłaszcza młodej populacji tych krajów, które Chiny samo zadeklarowały, że chcą zdominować. I do tego jest jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. TikToka w Chinach nie ma. Chińczycy wyprodukowali TikToka, ale nie dali go swoim dzieciom. To znaczy ta Douyin się chyba nazywa, ta wersja TikToka chińska, jest kompletnie inną aplikacją. Interfejs jest taki sam, ale po pierwsze, na trending, na stronie głównej nie znajdziemy ludzi żrących tabletki do zmywarki, prawda? Albo quasi pornograficznych klipów z dziewczynkami na pewno poniżej 18 roku życia, tylko na głównej TikToka znajdziemy nastolatków budujących silnik, prawda, albo tancerki baletowe, albo coś tam jeszcze. I co bardzo, bardzo, bardzo ważne, na chińskim Douyin, tym ichniejszym TikToku, mogą być długie filmy. Nie ma tego ograniczenia. To znaczy, dla własnej populacji nie dali tego narzędzia. Ja nie wiem, jakie inne może być wyjaśnienie tego, niż to, że wiedzieli, że jest szkodliwe. I to nie musi być zaplanowane na taki sposób, że aha, naszym głównym planem jest, nie wiem, zdestabilizowanie światowego społeczeństwa przez TikToka. Nie, to nie o to chodzi, ale jeśli możemy zarabiać, no bo Chińczycy zarabiają na tym, jeżeli możemy zarabiać na czymś, co przy okazji na pewno nie pozwala im się rozwijać i być dla nas konkurencją, to jasne, czemu mielibyśmy tego nie zrobić, prawda? Więc w tym aspekcie
Panowie, wystarczy spojrzeć na to, że producenci TikToka własnym obywatelom go nie pozwolili dać. W sensie, tyle. To jest wszystko, co powinniście wiedzieć na ten temat. Ja bym tu chciał sprostować jedną rzecz, bo tutaj w Polsce na TikToku można wrzucać filmy do 10 minut z tego, co kojarzę. 5 na pewno, 10 bodajże, czyli nie ma tego limitu, o którym wspomniałeś. Ale w Chinach można wrzucać pełnometrażowe filmy nawet, godzinne dwu. W sensie jest to. W sensie ja rozumiem, że ten limit jest trochę inny tutaj, tak? W ogóle w różnych krajach może być inny, ale w Chinach można film obejrzeć, normalny film kinowy na TikToku, na tym Douyinie, prawda? Więc to jest jeszcze inna skala w ogóle, prawda? Tak, tak. I właśnie Chiny w pewien sposób prowadzą taką współczesną wojnę, jednak degenerują inteligencję społeczeństw, które są poniekąd jej wrogami, a sami siebie edukują w sposób właśnie tej aplikacji. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy wplątani w wojnę, o której istnieje nawet nie wiemy. Bardzo polecam odcinek na Wojnie Idei pod tytułem Nowa Zimna Wojna. Ponieważ tam jest zebrane szereg wypowiedzi zarówno chińskich oficjeli, chińskich profesorów od nauk politycznych, jak i amerykańskich przedstawicieli, którzy jednoznacznie stwierdzają, że trwa właśnie zimna wojna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I ona jest zimna na szczęście, nikt do siebie nie strzela, ale tak jak zimna wojna ta poprzednia polegała na tym, że jedni i drudzy, w sensie Sowieci i Amerykanie dawali karabiny Wietnamczykom jednym i drugim i oni strzelali do siebie nawzajem, prawda? Tak, w tym momencie zimna wojna może wyglądać zupełnie inaczej, także próbujemy zepsuć społeczeństwo tej drugiej strony, tak żebyśmy my mogli jak najlepiej zarobić na nim, nawet w tym czystym aspekcie, ponieważ to co powiedziałeś przed chwilą, może malować taki obraz ponownie, że Chińczycy, nie wiem, zaplanowali zdegenerowanie psychologiczne Zachodu, to nie musi tak być. Ja myślę, że oni po prostu przede wszystkim, ja myślę, że ta firma, przede wszystkim tu zarabia, co jest korzyścią samą w sobą, korzyścią dla nich. I tak, w sensie, nie kłócę się tutaj, że czynnik ten destabilizujący jest główny. Może czynnik główny jest ekonomiczny po prostu, nie? A to jest najprostszy sposób do zrobienia tego, no bo to jest, to odnosi ogromny sukces, prawda? Sprzedawanie ludziom to, czym oni się trują, generuje gigantyczne pieniądze. Może wystarczy popatrzeć na to w ten sposób, że oni chcą na nas zarabiać i nie obchodzi ich to, czy nam to szkodzi, czy nie, prawda? To nie musi być takiej motywacji w ten sposób, prawda? Ale jednocześnie, tak jak mówiłem, swoim obywatelom nie pozwolą tego robić. Natomiast raz jeszcze odsyłam do odcinka Nowa Zimna Wojna, tak? Czy trwa Nowa Zimna Wojna, tak się chyba to nazywa, na Wojnie Idei, gdzie oczywiście, że trwa nowa zimna wojna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o to, kto będzie nowym hegemonem światowym, ponieważ Stany Zjednoczone jeszcze są najpotężniejszym państwem świata, ale ich wpływ na cały świat gwałtownie spada. I niektórzy, w sensie dystans między ich wpływem na świat a chińskim wpływem na świat drastycznie, gwałtownie maleje. I jeżeli komuś się wydaje, że to się wyrówna i będziemy mieli świat bipolarny, tak jak w czasach ZSRR powiedzmy, prawda, że część, no to może tak być. Też to jest niewykluczone, ale wcale niewykluczone, że Chińczycy we wzroście się nie zatrzymają. I po prostu za kilkadziesiąt lat, kilkanaście będą oni tą największą potęgą. I teraz pytanie. Czy Stany Zjednoczone tak po prostu na to pozwolą? Dopóki co mają w kontakcie, no w sensie ja nie chcę tutaj czarno wróżyć, tak, bo ja nie wiem jak to będzie, ale konfrontację militarną w tym momencie Stany Zjednoczone by raczej wygrały, tak? Za 30 lat raczej już nie. Więc jak, co Stany Zjednoczone zdecydują w tym aspekcie? Nie mam pojęcia, tak? Ale warto być świadomym tego, że w tym momencie to na przykład Stany Zjednoczone mogą chcieć pchać do konfliktów, które osłabią Chiny, a nie na odwrót, ponieważ Chińczycy może i są tymi totalitarystycznymi po prostu ludźmi niszczącymi własnych obywateli, znaczy i obywateli świata z pełną premedytacją, ale oni mogą pozwolić, żeby wszystko się toczyło w obecnym tempie, bo oni na dłuższą metę po prostu wygrają. Na to wychodzi na to przynajmniej, prawda? A Stanom Zjednoczonym może zależeć na tym, żeby coś jednak tutaj się stało. Nie wiem, nie chcę mówić, że wiem na pewno co będzie, ale warto mieć. Tak trwa nowa zimna wojna, tak można to powiedzieć. Niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, a powinni, więc raz jeszcze odsyłam do tamtego odcinka, o którym mówiłem.
Oczywiście linki do filmów, o których wspomniałeś, zostawię w opisie. No na pewno dużo tu spekulujemy i nie mamy pewnych odpowiedzi, co Chiny miały w głowie, tworząc TikToka i tak dalej. Być może chciały właśnie degenerować inteligencję innych społeczeństw. Być może chodziło im głównie o sprawy ekonomiczne. No spekulujemy tutaj, ale jak wspomniałeś o tym wzroście Chin, to znając kulturę Chin i ich obywateli, jestem pewien, że się nie zatrzymają. No. Jeżeli chodzi o ich dyscyplinę pracy i tak dalej, górują nad innymi narodami naprawdę w ogromnym stopniu. Ale teraz tak sobie myślę, no bo niby Chiny degenerują i narzucając swoją kulturę, narzucają również myślenie ludzi. Czy w taki sam sposób nie działały Stany Zjednoczone w postaci... Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Kultura światowa jest niesamowicie zamerykanizowana. I ten wpływ kultury... Nawet to, że ludziom się wydaje, że liberalna demokracja to jest domyślny stan społeczeństwa. Absolutnie nie jest tak, prawda? W sensie to ja się cieszę, że my żyjemy w takim stanie, bo to naprawdę daje sporo swobody, ale to nie jest tak, że... Ale to jest amerykański sposób na patrzenie na społeczeństwo, a na pewno nie domyślny. To jest fajny sposób patrzenia na społeczeństwo, ale nie jedyny, prawda? I ten wpływ kulturowy, o którym mówisz, wydaje mi się, że Chińczycy dopiero zaczną go wywierać, bo na warstwie kulturowej kultura amerykańska nadal jeszcze wygrywa, znaczy ma większy zasięg, bo jest po prostu zakorzeniona na całym świecie bardziej, prawda? Ale kultura amerykańska ma swoje własne problemy wewnętrzne w tym momencie, myślę, że bardzo silne, to jest osobny temat. I również na tym polu Chińczycy zaczną, że tak się wyrażę, rzucać jej wyzwanie. I natomiast oczywiście tak, to nie jest tak, że teraz świat był pozbawiony tam wpływów mocarstwowych, a Chiny chcą to narzucić. Nie, cały świat jest pod wpływem mocarstwowym amerykańskim. Oczywiście, że tak, no to chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Nawet jeżeli nie, dla jasności, to nie jest, nie wiem, żelazna ręka imperializmu politycznego, prawda? To nie jest tak, że oni nam dyktują, co my mamy robić u siebie, ale wpływ kulturowy i narzucanie ram w ogóle rozwiązań, nawet na arenie międzynarodowej, oczywiście, że jest dyktowany przez Amerykanów przez ostatnie dziesięciolecia. I ponownie, to jest stan, do którego myśmy z radością weszli tak naprawdę. Woleliśmy to niż sowiecki sposób rozwiązywania, prawda, wszystkiego. I dobrze, tak? Ale nie ma się co łudzić, to nie jest sposób neutralny. I tak, nasza kultura i kultura światowa jest bardzo silnie zamerykanizowana. Niewykluczone, że w najbliższych dziesięcioleciach będzie jej sinizacja, nawet nie bardzo wiem, jakie słowo jest poprawne w tym momencie, zniszczeniem, prawda, tej kultury. Być może jest jakiś wyraz, który lepiej to oddaje, bo trzeba by się tu zastanowić. Na pewno rozumiem, o co ci chodzi. I teraz właśnie dużo ludzi też myśli o Chińczykach w sposób taki, że są oni doktrynowani, że na pewno nie są szczęśliwi, ale my patrzymy na Chińczyków z perspektywy naszej, z tej perspektywy kultury amerykańskiej jednak. Więc może to Chińczycy patrzą na nas w ten sposób, że my jesteśmy jacyś dziwni i oni tu bardziej chcą nas ogarnąć i oni myślą, że to my z kolei jesteśmy nieszczęśliwi. Więc do czego z tym zmierzam? Czy nie jest... Bo często maluje się obraz Chin jako wroga, chcą nam coś narzucić, a może oni mają po prostu inną kulturę? No tak, bez wątpienia mają inną kulturę i Chińczycy są zindoktrynowani i nieszczęśliwi. Ja nie wiem, czy oni są nieszczęśliwi. Myślę, że wskaźniki szczęścia chyba są wyższe tam niż u nas, tak szczerze mówiąc. Wskaźniki depresji, samobójstw i tak dalej, mam wrażenie, że też chyba są wyższe trochę na Zachodzie niż w Chinach. Natomiast owszem, są zindoktrynowani. To nie ulega najbliższej wątpliwości, ponieważ my mamy problemy. W naszym świecie są głównie problemy wynikające z tego, że mamy przesyt, prawda, być może informacyjny, że ta indoktrynacja też, prawda, u nas też aspekty indoktrynacji są, ale są na pewno najmniejsze w skali dziesięcioleci, prawda, patrząc wstecz. I u nas problemem jest to, że być może w tej swobodzie żerują na nas podmioty, którym opłaca się, żebyśmy wybierali źle, tak? W sensie ludzie, firmy, które zabiegają naszą uwagę, prawda? I nie bez powodu mamy plagę depresji, otyłości, rosną samobójstwa, prawda, i tak dalej. To są w dużej mierze problemy tego, że ludzie się nie odnajdują w tym świecie zachodnim, prawda? Przeżywa on pewnego rodzaju kryzys i myślę, że w tym aspekcie Chińczycy mogą na nas patrzeć, tak? Że patrzcie, co oni sobie ze sobą zrobili, my byśmy to im tam zaprowadzili porządek.
No ale to jest porządek zaprowadzany żelazną pięścią, który wysyła do obozów koncentracyjnych niepożądany element społeczeństwa, tak jak robią to Chińczycy z Ujgurami. Więc ja wiem, że my mamy swoje problemy. Ja wiem, że liberalna demokracja przeżywa kryzys, to prawda. Ja wiem, że kapitalizm osiąga formy, które być może wymknęły się spod kontroli w sposób szkodliwy na wielu płaszczyznach. Tak? I te wszystkie problemy nasze w świecie zachodnim jak najbardziej istnieją, ale jeżeli odpowiedzią na to ma być kultura, która no ponownie depopuluje Xinjiang, prawda, i ludzi wysyła do obozów koncentracyjnych na podstawie ich urodzenia, prawda, i religii, tak jak Ujgurów, to może to nie jest odpowiedź na te problemy. I kultura chińska jest inna. No tak. I pytanie brzmi, czy w sensie, czy ona nie jest po prostu inna, prawda? No, my chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo kultura chińska jest inna od naszej. I to nawet nie od naszej amerykańskiej, tylko powiedziałbym od naszej, w cudzysłowie, łacińskiej, prawda? Ponieważ ten rdzeń kulturowy, wokół którego ta cywilizacja, której my jesteśmy częścią, wyrósł bardziej do tego, to, że ta kultura w tym momencie jest zamerykanizowana, ale właśnie to ona nie jest amerykańska, to jest zamerykanizowana, to nie jest to samo, prawda? Natomiast ten rdzeń filozoficzny, nawet teologiczny, prawda? Bo to też jest ważne, nieważne czy ktoś jest w tym momencie wierzący czy nie, to te idee, czy filozoficzne, czy nawet teologiczne, które kształtowały naszą historię, mają odzwierciedlenie w tym, jak w tym momencie ludzie żyją i widzą siebie i społeczeństwo. I te rdzenie w Chinach są kompletnie inne. I w tym momencie moglibyśmy rozmawiać godzinę o tym, jakie są to różnice, ale no, także nawet nie jestem pewien, czy w ogóle jest sens wchodzić w szczegóły, ale to, że gdy nam się wydaje, że ich podejście do życia, do miejsca człowieka w społeczeństwie, do relacji człowieka do władzy na przykład, prawda? W ogóle idei samostanowienia jednostki, w ogóle idea, czym w ogóle jest jednostka, czy jednostka ma prawo do samostanowienia. Chińczycy mają zupełnie inne odpowiedzi na te pytania niż my. No i pytanie, czy te odpowiedzi są lepsze, gorsze, czy po prostu inne? No to już trochę zależy od tego, kto z jakich własnych założeń filozoficznych wychodzi, ponieważ w zależności od tych założeń tak to możemy to oceniać albo i nie, ale myślę, że wszyscy byśmy się zgodzili, że wychodzenia z tamtych, że tamte założenia są znacznie bliższe tym założeniom, od których uciekliśmy te 30 lat temu spod wpływu sowieckiego. To znaczy założenia kolektywistyczne, poświęcania jednostki dla dobra ogółu, braku samostanowienia, bycie jedynie reprezentantem swojej, czy to klasy, czy grupy społecznej i tak dalej. Ja nie mówię, że Chińczycy doprowadzają dokładnie do tego samego, co Związek Radziecki wtedy, bo to nie jest to samo mimo wszystko. Ja nie próbuję stawiać tutaj znaku równości, ale myślę, że nie podważając ich wielkich osiągnięć i tego, że to jest funkcjonalny kraj, to myślę, że w tego typu myśleniu wiemy z historii, że istnieje ogromne zagrożenie do osiągania porządku kosztem horrendalnych ofiar. A tego być może chcielibyśmy uniknąć. To jest słuszna uwaga. Jeżeli chodzi o te różnice kulturowe, to ja mogę widzom polecić wskaźniki różnic kulturowych Hofstede'a. Być może nazywa się to nieco inaczej, tłumaczę teraz z języka angielskiego. Jednak Hofstede, różnice kulturowe, na pewno znajdziecie tam różne wskaźniki do różnych krajów i tam fajnie można sobie to porównać. Ale skoro czas nas goni, jako że czas nas goni, to chciałbym jeszcze porozmawiać o tych innych aplikacjach, które poszły w ślad za TikTokiem, które niejednokrotnie są amerykańskie. Mhm. Czyli mówimy tutaj o aplikacjach takich jak YouTube Shorts, mówimy o Instagramie i Reelsach, które tam są i tego typu aplikacjach. Czy ty widzisz w nich również takie zagrożenia? Znaczy one robią co mogą, by być TikTokiem. To jest naturalna odpowiedź biznesowa. Widzą, że to się sprzedaje i chcą jak najlepiej się, bo widzą, że przegrywają z TikTokiem biznesowo, więc robią co mogą, żeby ponownie jak najlepiej, jak najsilniej zatrzymać uwagę użytkownika na swojej własnej platformie. Nie wiem, dlaczego to wszystko miałoby być mniej szkodliwe. Znaczy, mniej szkodliwe jest o tyle, że Facebook nie sprzedaje swoich danych rządowi Chin.
Co prawda sprzedaje je Cambridge Analytica w czasie wyborów prezydenckich w USA, ale nadal myślę, że to jest mniej groźne niż sprzedawanie ich totalitarnemu rządowi Partii Komunistycznej Chin. Więc w sensie, no, więc to nie jest tak, że tu nie ma tego problemu, ale ten mechanizm, to rozregulowywanie układu nagrody i ta szkodliwość, zwłaszcza dla dzieci, prawda? No to jest usilnie próbują kopiować te rzeczy, prawda? Właśnie Facebook na relacjach, czy YouTube na swoich shortsach. I Facebook wiemy, w zeszłym roku były te afery, tak, że wyszło na jaw, że Facebook przeprowadził, co chodziło konkretnie o Instagrama, który jest własnością Facebooka również, Mety teraz, prawda? Instagram jest własnością Mety. Oni robili wewnętrzne badania, które pokazały, że Instagram szkodzi dzieciom. Wiedzieli to, a i tak zaczęli opracowywać Instagram Kids, który chociaż wiedzieli, że to, co robią, jest szkodliwe, bo sami zlecili badania i wyszło im, że są szkodliwe, nie wpłynęło to na żaden sposób na ich decyzyjność. Więc nie ma co się, więc w tym aspekcie nie ma co się łudzić, a nie, bo jak powiemy, jak wyjdzie na jaw, że to jest szkodliwe dla ludzi, to te firmy się cofną. Nie sądzę, nie ma powodów, by tak uważać. I tak te firmy próbują w tym momencie skopiować jak tylko mogą tę szkodliwą funkcjonalność, ten mechanizm szkodliwy, prawda, z TikToka, z powodów biznesowych, raczej nie patrząc na dobrostan swoich użytkowników. Światem rządzi pieniądz i władza, to na pewno. No niestety wygląda to jak wygląda, ale ja jestem praktykiem i lubię praktyczne rozwiązania, więc jakie ty myślisz, że możemy praktyczne rozwiązania wpleść do naszego życia? No pewnie usunąć TikToka, tak? To na start. Znaczy to ma różne platformy, różne poziomy, prawda? No. Na twoim własnym poziomie indywidualnym to jest takie ogólna porada. Gorąco polecam nie robić rzeczy, nie korzystać z rzeczy, które nie przynoszą ci żadnej realnej korzyści. Ponieważ nawet jeżeli w najlepszym sytuacji, one są zupełnie neutralne, a w najgorszej sytuacji mogą być bardzo, bardzo szkodliwe, o czym być może nawet nie zdajesz sobie sprawy, co może się nawet ujawnić w tobie dopiero za kilka lat, prawda? Więc jeżeli to nawet... Jeżeli korzystasz z czegoś i czujesz, że to cię tylko frustruje, czujesz, że potem trudniej jest ci się dogadać z ludźmi, czujesz, że masz poczucie zmarnowanego czasu, możesz tego nie robić. Możesz, i jak koledzy w pracy będą rozmawiali, co ostatnio na TikToku przeglądali, po prostu można znaleźć prawdopodobnie inną grupę ludzi, którzy będą zainteresowani czymś innym. Więc gorąco zastanawiam, po prostu zachęcam do zastanowienia się, czy tego typu, bo właśnie, bo Facebook, czy Twitter, czy cokolwiek innego, no to jeszcze służy do komunikacji, prawda? No to ma inne funkcjonalności, prawda? Ale TikTok już nie. Więc gorąco zachęcam do zastanowienia się, czy pewne czynności, które wykonujemy cyfrowo, mają jakikolwiek pozytywny wpływ na nas. A jeśli nie, to może warto je ograniczyć albo zlikwidować całkowicie. To naprawdę nie jest trudno kliknąć. Odinstaluj, prawda? I zrobić sobie test, tak? Odinstalować sobie to na 2 tygodnie i zobaczyć, czy przypadkiem nie poczujesz się lepiej. Czy nie będzie ci się łatwiej skupić. Jak nie, to sobie możesz zainstalować to z powrotem, prawda? To nie jest tak, że tracisz coś na zawsze, ale może akurat. Albo można też zrobić to odwrotnie, prawda? Usunąć sobie to na 2 tygodnie i zobaczyć, czy nie będziesz miał, że tak powiem, odruchu odwykowego, prawda? Odruchu takiego, że był. I czy to przypadkiem nie może być sygnał, że może już się zacząłeś od czegoś takiego uzależniać, prawda? Więc no, zachęcam po prostu do takiej higieny społecznościowej, że tak się wyrażę. Ale to ma też, tak jak mówiłem, inne poziomy. Nawet na poziomie takim czysto politycznym. Ja myślę, że nawet jeżeli, to nie chodzi o to, żeby w tym momencie zakazywać tej aplikacji, bo ja nie mówię, że to jest wykonalne prawnie, ani że to jest najlepszy konieczny sposób do robienia tego, no bo nie znam się na tym, ale myślę, że warto wprowadzić gdyby mi się to udało, warto wprowadzać do debaty publicznej sygnał, że TikTok jest narzędziem potencjalnie groźnym, tak? Co z tym zrobić, to już osobno, ale miejmy świadomość, dobrze by było, gdyby ogólnie ludzie mieli świadomość, że to nie jest coś neutralnego. I podobnie, gdyby na przykład, jeżeli Amerykanie uważają, że ich wojskowi czy urzędnicy nie mogą mieć styczności z tą aplikacją,
to czy nasi powinni mieć? Ja nie mówię, że nasi są tak samo szpiegowani jak amerykańscy, bo miejmy nadzieję, no na pewno, prawie na pewno nie aż tak, ale no, nie wiem, czy coś tragicznego w ich życiu się stanie, jeżeli pracownikom administracji rządowej, prawda, czy nie wiem, czy oficerom w wojsku, jeżeli nie będą korzystali z tego, to coś w ich życiu na pewno ubędzie, nie wiem, ci ludzie w sensie piastują nie bez powodu takie funkcje, prawda, i być może warto ponownie wdrożyć ten temat do debaty publicznej, prawda, nawet jeżeli, nie mówię od razu, jakie mają być rozwiązania, bo ja się nie znam na tym, na tej płaszczyźnie, prawda, nie chcę mówić, że mam tu jakieś złote odpowiedzi, ale myślę, że warto rozmawiać o tym i przekonywać o tym, że to nie jest narzędzie neutralne po prostu, prawda? I żeby ludzie mieli tego świadomość po prostu. A propos jeszcze rozwiązań w skali mikro, rozwiązań, jakie każda osobna jednostka może zrobić, to ja bym bardzo serdecznie polecał każdemu zainteresowanie się takimi tematami jak detoks dopaminy, inaczej znany jako detoks układu nagrody, jak te wszystkie mechanizmy działają w naszym umyśle, to myślę, że naprawdę może otworzyć wam oczy na wiele kwestii, więc to tak ode mnie. No i teraz takie pytanie hipotetyczne. Załóżmy, że jesteś prezydentem. Blokujesz TikToka czy nie? Nie lubię odpowiadać na te pytania, ponieważ nie jestem prezydentem i nie mam świadomości, z jak ogromną liczbą elementów polityczno-społecznych to jest powiązane. Bo tak ktoś mógł powiedzieć, że lepiej by było, gdyby ludzie z tego nie korzystali. W sensie z tym się pewnie zgodzę, ale czy prezydent ma prawo wyprosić jedną firmę z kraju tak po prostu? W sensie, czy nie ma jakichś, nie będzie jakichś reperkusji ekonomicznych, czy politycznych, czy Chińczycy nagle nie uznają z nas za wroga, jak to zrobimy? Ja nie wiem, co ja bym zrobił, bo nie jestem prezydentem i nie mam szczegółowej wiedzy o tym ekstremalnie skomplikowanej sieci społeczno-ekonomicznej, prawda, której to jest tylko jedną częścią. To znaczy, pewnie byłoby lepiej, gdyby ludzie z tego nie korzystali, to tak, to się zgadzam, ale to nie znaczy, że nagła delegalizacja tego to jest najlepszy sposób na rozwiązanie tego tematu. Nie wiem, jaki jest najlepszy sposób na rozwiązanie tego tematu. Rozumiem, tutaj właśnie ujawniłeś swoją ponadprzeciętną obiektywność, to na pewno. I myślę, że możemy zamknąć temat TikToka, jako że mamy mało czasu, a ja chciałbym przejść teraz do segmentu, który zawsze występuje na koniec mojego podcastu. Jest to segment Każda porażka jest lekcją. Czy przeczytałeś, o czym jest ten segment? Przeczytałem tą taką notkę króciutką, tak? Że pytacie, co jaka była największa porażka i czego się z tego nauczyliśmy, tak? Tak, tak. I całym celem segmentu jest dzielenie się ideą, że porażka jest czymś dobrym, czymś, co jest budulcem przyszłego sukcesu. Więc powiedz mi proszę, jaka jest twoja największa porażka ostatniego roku? Jasne, to myślę, że to jest bardzo proste, bo ta moja porażka była bardzo publiczna. Nie wiem, czy stali widzowie pamiętają, że w październiku, ile dobrze pamiętam, tak? No, zrobiliśmy odcinek z analizą Gotika, po czym się okazało, że ten odcinek, czego ja nie wiedziałem, no, zawiera teksty w cudzysłowie pożyczone, a bez cudzysłowa po prostu zarąbane, od innego, od dwóch przynajmniej innych twórców, tak? To znaczy autor scenariusza do tego odcinka po prostu ordynarnie, mówiąc nieordynarnie, zapożyczył sobie treść innych osób bez ich wiedzy i bez mojej wiedzy, prawda? A myśmy po prostu zrobili z tego odcinek. No i wyszła wielka afera. No i trzeba było zdjąć odcinek, poprzepraszać, dogadać się z ludźmi, których pracę to naruszyło. Na szczęście te osoby, że tak powiem, przyjęły przeprosiny i wyjaśnienie całej sytuacji i są całkowicie, nie ma problemu, w sensie uznały, że sprawa jest zamknięta z ich strony. No natomiast no, oczywiście, że była to porażka, prawda? No ale w naszym wypadku ostatecznie przełożyło się to na, że tak się wyrażę, przetasowania kadrowe w naszym zespole i efektem tego jest to, że mamy w tym momencie nowe osoby w zespole, które wydaje mi się, że po tym czasie robią rzeczy jeszcze skuteczniej, jeszcze lepiej i dają nowe, bardzo ciekawe perspektywy, które na pewno by się nie pojawiły na naszym kanale, gdyby nie tamta porażka. Więc w tym aspekcie, pomijając podobnie no, publiczną wtopę, jaką to ewidentnie było, myślę, że ostatecznie przełożyło się to na wzrost jakości produkcji na naszym kanale i fajnie, że udało nam się to w ten sposób wykorzystać, że tak się wyrażę. Natomiast to każda porażka jest sukcesem, tak? Czy jest lekcją, czy jest dobra.
Myślę, że nie każda, bo są porażki, które cię zniszczą, prawda? To nie jest tak, że zawsze tak jest, ale myślę, że z większości porażek da się wyciągnąć coś dobrego i do tego jak najbardziej zachęcam, prawda? Ponownie, no można było się załamać, a można było po prostu, mówię, wycofać to, co zostało zrobione błędnie, poprawić to, co nie działało w systemie tworzenia, że tak powiem, tego wszystkiego i zamienić to na bardziej funkcjonalne elementy, że tak się kulturalnie wyrażę. Więc w tym aspekcie jak najbardziej się zgadzam, że to jest, że porażka jest procesem, porażka jest doświadczeniem kształtującym i może być nawet w dalszej perspektywie czasu pozytywnym. Bo ja myślę, że gdyby to się, u mnie to jest w ogóle jeszcze gorzej, bo gdyby to nie wyszło na jaw, no to by to trwało dalej, prawda? To by się jeszcze mogło powtórzyć kiedyś. Ale mimo to nawet gdyby ta sytuacja nie miała miejsca, to tak naprawdę mówię. Wydaje mi się, że ten zespół obecnie w tym momencie działa po prostu jeszcze lepiej niż było to wcześniej, więc cieszmy się z tego, że chociaż, że udało, że miało to również swoje plusy po prostu. I tymi właśnie plusami zakończmy ten odcinek. Bardzo Ci dziękuję za udział. Myślę, że była to ciekawa rozmowa i na pewno nie tylko ja wyciągnąłem z niej wartość, a również tak będzie w przypadku słuchaczy. Bardzo Ci dziękuję. Również bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia. Do zobaczenia. Dzięki za przesłuchanie do końca. Nowa rozmowa w każdy piątek o 15:00. A jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu proszę taką oto emotkę małpki. W ten sposób pokazujesz mi, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku pomagasz mi rozwijać cały projekt poprzez wzrost zasięgów, no bo komentarze równa się zasięgi. Tak niestety działa cały algorytm, albo stety, kto to wie. Więc dziękuję i do następnego.